Dobra, witajcie w świecie Far Cry 4. Właśnie sobie testuję pewne ustawienia graficzne. Można sobie zobaczyć, jak ten świat wygląda. Obecnie mam wszystko na ultra, ale widzę, że ta gra jest strasznie ciężko zoptymalizowana, jeśli chodzi o komputery. To jest niestety wersja 1.0, jest to w ogóle spatchowane. Więc mam poważne problemy. Ciekawie wygląda teraz na takich ustawieniach. Na Nvidia Godrays. Natomiast jak dam na Volumetric Fog, to gra wygląda w ten sposób. Jest różnica, nie? Cienie i światło zupełnie inaczej pracują. Nie wiem, które lepsze. Patrzmy jeszcze raz. Jest tak strasznie sumowa. Mi się wydaje, że to powinno być unośnione. Natomiast mam pewien problem. Patrzcie na... To jest ładne. Śniegi tam sypujące się ze szczytu z wiatrem. Widzicie jakość otoczenia tła tego dystansowego, które jest w czasie rzeczywistym renderowane, jest całkiem ładne. Póki stoję. Jak się ruszę, no to mniej więcej tak widzę świat bez okularów w tym momencie. I to da się tylko naprawić póki co w ten sposób, że sobie przybliżam kamerę i ustawiam. Ale jak zacznę się ruszać, to nie widać tego pięknego otoczenia, które widziałem na pytaniach w trailerach, że funkcjonuje Namaste. całkiem ładnie i powinno się to widać. Natomiast ja mam teraz ślepotę. Wszystko jest na ultra. Lightning. To nie wiem, co wyłączmy to. Różnica? Powiedzcie mi, czy widać różnicę. Cień? Jeśli ktoś może mi powiedzieć, jak przywrócić dobrą widoczność na dystans, będę wdzięczny. Ponieważ gra jest tak ciężko zoptymalizowana, że mam ustawioną rozdzielczość 1920 na 1200, czyli native moja rozdzielczość monitora. I może tego nie będzie widać na filmiku, ale ja mam cięty ekran u góry i na dole tak samo. Tak jakby rozdzielczość była w standardzie 16 na 9, a ja mam przecież 16 na 10 ustawione. Zresztą zaraz wam pokażę. Ustawmy 16 na 10. Czyli tak jak powinno być. Tak jak mam monitor. Zresztą u góry mam zaznaczone na ekranie mam informację, że mi się nagrywa i jest wyżej niż moja myszka w tym momencie. Czyli ekran mi dobrze ma rozdzielczość, natomiast gra absolutnie nie. W ogóle nie jest przystosowana. Może jeszcze to. Nie, jestem silny. Muszę Straszne, straszne to wygląda. Słuchajcie, naprawdę nie wiem, które antyalejny. Takie rano.
Wow. Teraz jestem na prochę. O, popatrzcie, wrócił mi ten. Ale to, co się teraz dzieje, to ja jestem na... Zobaczcie tylko. Jakbym sobie zapalił jointa. Wow, wszystko jest takie... Czy to widać? Nie, to, tak to nie może być. To może anti-aliasing? O, Tixo, nie boję się tutaj. Moja acu, gdzie boję po nim? Bo też to są ma dane gadać. Inne góry budyną. आज बोली थी जानवर ढेर आक्रमण करना था लेकिन चिंता न करनो मौसलाई ठीक कर पारने चो अब स्कूटर कैम नो ये प्रेशम बार्डो अरे कौन तो बोले Taką, że taką grę wydać. Jak można robić coś takiego? To wyszło, przepraszam, jako gra oficjalna. Co to jest? Ja właśnie widzę planetę. Błędy w Matrixie. Co to jest? Cień Słońca? No i jak ja mam zoptymalizować tą grę? No, słuchajcie... Chodzi na to, że nie mogę być aktualnie. Pierwszy raz w grze na takim... zajebistym komputerze. Jeszcze za ustawieniem domyślnie. Czarna dziura. No więc tak. Prawie dobrze. Motion blura sobie wyłączę. Chodzi na to, że tylko oświetlenie jest. Okej. Okay. Dochodzimy. Chodzi na to, że jest to problem z oświetleniem.
Wow. Kill me, please. Teraz lightning jest na ultra i cienie są na ultra. Dam szansę jeszcze raz. Dystans jest w porządku, nie mam jakichś większych błędów graficznych poza tym pieprzonym światłem, które spróbuję najpierw zmienić cienie. Aj. To jednak jest problem z oświetleniem. To tak jak było. Ultra. I światło. No. Ale znowu. Dobrze, wiecie co? Ja się poddaję. Prawdopodobnie tak będzie. Ta gra miała być taka ładna. No nie jestem w stanie tego zoptymalizować. Lepsze jest to, że GeForce Experience, który pomaga mi przy optymalizowaniu gier, stwierdził, że nie może pobrać w ogóle ustawień tej gry. I muszę sobie radzić sam. Więc dzięki. Więc takie mam problemy z Far Cry'em 4. I oczywiście to nie jest wina mojego komputera, broń Boże. To jest wina beznadziejnie zoptymalizowanej, wydanej gry Ubisoft. Naprawdę. Chciałem mieć piękne widoki.